Cześć wam wszystkim z tej strony Panda, dzisiaj moi drodzy przyszedł czas na nagranie kolejnego odcinka z Fall Guysa i dzisiaj będzie to bardzo mocny odcinek, ponieważ odkryłem takiego buga, że jeżeli odpalę customa i wybiorę tam rundę finałową, to przez chwilę może dołączyć 60 osób, a normalnie może tam być chyba albo 20, albo 30, więc dwa razy więcej osób na finałowej mapie. Dlatego moi drodzy, dzisiaj lecimy z odcinkiem 60 osób na Jump Showdown, czyli na finałowej mapie, oczywiście tam, gdzie się kręcą te, no wiecie o co chodzi generalnie, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeżeli chcecie kolejny taki odcinek na innej mapie finałowej, rozwalcie tutaj licznik, łapek w górę, subskrypcji, wszystkiego. Ja zaraz odpalam sobie customa i będą osoby z Instagrama dołączały, więc jeżeli wy chcecie być na kolejnym odcinku, wbijcie na mojego Instagrama, zaobserwujcie mnie. No i jak będę nagrywał kolejny odcinek, no to w relacji pojawi się kod do customa i kto pierwszy dołączy, ten będzie z nami grał. Sprawdźmy sobie jeszcze sklepik, moi drodzy. Mamy to coś takiego, to kiedyś było w sklepie, bo pamiętam. Tego nie kojarzę za bardzo, ale tego nie kupujemy, kupimy sobie to i kupimy sobie to, bo to jest za kudosy, więc wszystko co jest za kudosy to kupuję. Już mam 492 tysiące, miałem 530, więc już sporo zleciało, no ale kupuję wszystkie rzeczy ze sklepu. Tutaj też odcinek z wczoraj, polecam sobie widzieć, jeżeli nie widzieliście, bo te skiny dostałem, więc zapraszam. No i co moi drodzy, lecimy sobie już odpalać customa. Jakieś nowe tryby są, ale to nas nie interesuje. Host, cyk. No i tutaj mamy kodzik, ja zaraz podaję go na Instagramie i czekamy aż wszyscy dołączą. Dobra moi drodzy, mamy już 54 osoby, więc już praktycznie mamy full. Poczekamy jeszcze na te 6 osób. I jest godzina prawie 13, ja podałem kod jakieś, nie wiem, 8 minut temu, więc w sumie dosyć szybko wbijacie. Ale no 8 minut to i tak jest trochę czasu, więc zapraszam na mojego Instagrama, bo jest wystarczająco dużo czasu, żeby dołączyć. Dobra, czekam jeszcze na jedną osobę i pokażę wam szybki trik, jak właśnie zrobić to, żeby zagrać w tyle osób na innej mapie. Mamy 60 osób, zobaczcie moi drodzy, szybko wybieramy Jump Around i klikamy Start. I zobaczcie, mamy 60 na 30. Mamy 60 na 30, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to lecimy Jump Showdown, finałowa mapa w 60 osób, gdzie maksymalnie, jak widzicie, można tylko 30. Lecz zbugowaliśmy w taki sposób giereczkę. Zaraz zobaczymy, jest connecting to server, może nas wywalić, ale mam nadzieję, że nie, bo będę musiał jeszcze raz podać kod na customa na Instagramie, bo specjalnie nie robię tego na live. Okej, okay. chyba nam połączy, że jednej osoby brakuje. Tak, mamy 60 osób i zobaczcie, jest Jump Showdown, finałowa mapa w 60 osób, moi drodzy. Będzie grubo, zobaczymy kto zwycięży. Oczywiście zagramy sobie z 2-3 rundy tutaj. No i moi drodzy, kto wygra customika, to dodaję go do znajomych, więc może być grubo. Ojoj, mam brak odpowiedzi na Fall Guysie, niedobrze. Może mi tutaj wyrzucić, mam nadzieję, że tak nie będzie, zaraz zobaczymy. Oby mnie tutaj przypadkiem nie wyrzuciło, bo będzie nieciekawie. Zaraz zobaczymy co tutaj się dzieje, bo coś długo mi niestety ładuje. Disconnected, ojojoj, disconnected, jeszcze raz trzeba będzie customa zrobić. Ojej, nie zadziałało to, dobra, zaraz zrobimy jeszcze raz. Dobra moi drodzy, lecimy z kolejną próbą teraz. Poczekam, jeszcze 4 osoby muszą dołączyć. Zaraz robimy ten trik ze zmienieniem trybu na sam koniec, jak już będzie full osób. Uwaga, jest 60, dobra. Jump around, ready. Zobaczymy co z tego wyjdzie, 60 na 30. Czy nam się uda, czy znowu wywali. Nie no, jak nam wywali to scam. Ostatnio to zrobiłem i działało wszystko, więc oby zadziałało znowu, bo to by było tak OP. 59. Okej, okay. Dobra moi drodzy, chyba zadziała, tak jest, connecting, mamy Jump Showdown, finowa runda w 60 osób, czy nam to zadziała, proszę, tylko żeby nie było disconnecta, żeby wszystko zadziałało, bo chciałbym wam to pokazać, bo to jest coś pięknego, jak jest 60 osób na finałowej rundzie. I tak jak mówię, jeżeli wam się taki pomysł spodoba, to możemy tak zrobić z kolejnymi innymi mapami, na przykład Teen Ice albo coś takiego. Jest, działa, jest wiatrak, o kurde. Ale grubo, jeszcze z wiatrakiem nie grałem tego, zobaczcie. Wygląda jakby było nas jakieś, nie wiem, 20, ale zobaczcie sobie na postaci, jak się przyjrzycie. To, no jest kilka postaci naraz jakby, no i właśnie, mamy 60 osób, proszę państwa, na Jump Showdownie. Zobaczymy, komu da się zwyciężyć. Oczywiście osoba, która wygra, zostanie dodana do znajomych, więc warto się tutaj starać. Zobaczymy, kto to będzie. Mnie zbugowało, nie, lagi są, lagi serwera, halo, Fall Guys, proszę. Brak odpowiedzi. Nie no, żebym disconnecta nie dostał. No chcę zobaczyć kto wygra. Ja nie mogę, zbugowaliśmy grę. Zbugowałem grę widzowie. Zbugowałem grę, chyba disconnecta znowu dostanę. No już było tak blisko. Najgorzej, no już teraz na 100% spadłem, ale może będę spektatował. Zaraz zobaczymy co tu się odwala.
Oho, disconnect będzie. Wow, odleciałem w kosmos. No i lipa, widzowie, nie wiemy, kto wygrał. Lecimy jeszcze raz. Dobra, moi drodzy, mamy to. Jump Showdown się wczytuje. I oby się tym razem udało i nikogo nie wyrzuciło, tylko normalnie to działało. Mam nadzieję, że każdy z was już zostawił łapeczkę w górę. Zobaczcie, co się dzieje. Mój skin to jest jakieś cztery inne osoby. Ło! Nie! Ej! No nie, no najgorzej, ale dobra, spektejtujemy. I tak ja chciałem spektejtować tak czy siak, więc nie moim celem jest wygrać. Chciałem, żeby mi tutaj wczytał oglądanie. Ale nie, no skam, widzowie, co tu się odwala? Zobaczcie, 60 osób na Jump Showdownie, na finałowej mapie. Mnie od razu zrzuciło, najgorzej. Ale dobra, zaraz zagramy kolejną giereczkę. Oczywiście, tak jak mówię, osoba, która zwycięży, zostanie dodana do znajomych. Więc zobaczymy, który z nich wygra. Jeżeli wam się taki odcinek spodoba, to na kolejny możliwe, że przygotuję jakieś nagrody, jakieś myszki, słuchawki, klawiatury, inne tego typu rzeczy. Zależy od waszej aktywności na kanale, więc tak jak mówię, łapka w górę, subik na kanale i będzie więcej takich odcinków z widzami. Więc zostawcie suba. No i lecimy, zobaczymy, kto tutaj zwycięży, kto odpadnie. No tutaj powiem wam tak, no jeżeli oni nie przeskoczą do tych drugich, to może być nieciekawie. Ja na ich miejscu, tych wszystkich osób, co tu stoją, przeskoczyłbym do tamtych, gdzie jest ich mniej. Chociaż są dwie platformy, dobra, to myślę, że... Ojojoj, patrzcie, co się dzieje. Łooo, ścięło grę. Przecież tu połowa osób stąd spadła, co tu się odwaliło. Połowa osób, widzowie, stąd spadła. Zobaczcie, 20 osób odpadło, czyli jeszcze jakieś 40 mniej więcej. Ojo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 jj Patrzcie, co się stało. 37. Oj, został jeszcze wywalony ten, którego spektejtowaliśmy. Teraz spektejtujemy Melonika. Zobaczymy, kto tutaj zwycięży. 42 na 59. Dobra, teraz już jest taka normalna liczba, gdzie Jump Showdown może wystartować. Mniej więcej w tyle osób można startować Jump Showdown, a nie na końcu. Zazwyczaj jest już tylko dwie platformy, to jest mniej tych osób. No ale tutaj... moi drodzy, my żeśmy troszeczkę zbugowali giereczkę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zaraz się to rozpędzi, coraz mniej osób będzie, więc zobaczymy, kto zwycięży. Okej, o, było tutaj bardzo blisko, żeby Melonik odpadł, ale naprawdę fajnie sobie radzą. Dajmy sobie na tamtego ziomka, co jest samemu, o, na niego, zobaczymy, jak on sobie będzie radził. Mamy taką fajną perspektywę na tamtą platformę jeszcze. To jest Szymili. Szymili tutaj, moi drodzy, gra skinem Pushen, którego we wczorajszym odcinku dostałem od Supercella. Dołączył do niego jeszcze jeden ziomek. Zaraz zobaczymy sobie, kto to. Krichu Lewy. Krichu Lewy kojarzę z live'ów. Nie wiem, czy on przypadkiem nie wygrał raz. Ja go mam nawet chyba w znajomych, ale teraz odpadł. Jest Melonik nadal. Jest Pancer Gruby, który, moi drodzy, odpadł. Jest Melonik. Szymili też spadł. Więc jest tak, Nesquik, jestem Hasiek, już go nie ma. Został, moi drodzy, Melonik i Nesquik. Melonik i Nesquik, zobaczymy, który z nich zwycięży i wygrywa, proszę państwa, chyba Melonik. M3 Lonik, moi drodzy, zwycięża tego customa, zaraz zobaczymy, bo powinno się pokazać. I odpalamy oczywiście kolejną giereczkę, ale wydaje mi się, że tak, M3 Lonik, moi drodzy. M3 Lonik tutaj zwycięża, więc ja go zaraz dodam do znajomych. I lecimy po prostu z kolejną rundą, bo jest naprawdę ciekawie i postaram się przeżyć dłużej, bo no to było takie unlucky, że mnie od razu rzuciło, jak się wszyscy zrespili, więc lecimy dalej. Dobra, moi drodzy, udało mi się zmienić, troszeczkę bugowało gierkę przed chwilą, więc nie wiem, czy zadziała nam to, miejmy nadzieję, że tak, bo przed chwilą fajnie się to oglądało. No i chciałbym jeszcze chociaż z raz albo dwa wam pokazać, jak to idzie. No i chciałbym też samemu trochę z nimi tutaj powalczyć, a nie, że ja odpadłem od razu na początku. Co prawda spoko, bo mogłem od razu spektejtować, ale zobaczymy, 60 osób, dobra, finałowa runda, Jump Showdown, lecimy, proszę państwa. Tak jak mówię, będziemy próbowali tego buga też na innych mapach finałowych, na przykład wiem, że na T-Nice można, nie wiem, czy jest Hexagon, ale też spróbujemy, no różne rzeczy możemy tutaj robić, więc będziemy próbować takie bugi, moi drodzy, w Fall Guysie znajdywać. No i dobra, na razie gierka się bardzo dobrze wczytuje, więc oby tak było dalej. Teraz respię się bliżej środka, więc nie powinno mnie wyrzucić do tyłu ani do przodu, nie wiem, zobaczymy. Zależy, jak mnie tutaj zrespi. Okej, długo tutaj wczytuję. Okej, jestem. O, skin nurka, czampa i wszystko połączone naraz. Ciekawe. Dobra, mamy to. No niestety tam zawsze jakieś osoby odpadną, no ale nie da rady tego inaczej zrobić. Przynajmniej robię parę rund, więc raczej chyba nigdy nie ma tak, żeby ta sama osoba spadała na samym początku. Ja sobie jeszcze tutaj na spokojnie żyję z nimi. Jest grubo, proszę państwa. Nie! Okej, dobra, ktoś mnie chwycił, jakiś szmul. Nie chwytać mnie, ja chcę żyć. Dobra, przeskoczyłem to bardzo ładnie. Dwie osoby odpadły. No ja chciałbym tak do takiej ścisłej topki dojść.
Ale buguje grę, co jest grane, nie wiem czy to widzieliście, ale tak zbugowało przed chwilą, więc masakra. No ale to normalne, no bo gramy finałową rundę w jakieś 60 osób, więc może być ciężko. Ale dobra, lecimy, udaje mi się tutaj skakać póki co, jest dobrze. Mamy tu dwie platformy, ale szmul chciał mnie zrzucić, a sam spadł chyba. Nie. Dobra, przeskoczę to, przeskoczyłem, zarąbiście, dużo osób odpadło, ja na szczęście jeszcze jestem w gierce, więc dobrze. Oj, chyba spadnę, no spadłem, kurczę, za długo czekałem, mogłem skoczyć wcześniej. Ale dobra, spektajtujemy resztę i tak przetrwałem do połowy mniej więcej, więc jest dobrze, dwie platformy zostały. No i lecimy. Twitch Arielo tutaj, nie wiem czy to jest jakiś streamer czy nie, ale mamy jakiegoś Twitch Arielo tutaj, zobaczymy jak daleko dojdzie. Uuu, dużo osób teraz odpadło, dużo osób odpadło, moi drodzy. Więc może być grubo. Lecimy dalej, zobaczymy kto tutaj zwycięży. Twitch Arielo jeszcze jest cały czas w giereczce. Ma ten nowy naszyjnik, bo to chyba jego spektajtujemy z sklepiku. Więc ładnie, ładnie. No i dobra, 37 na 59, jeszcze sporo osób jest. Więc może być ciekawie. Ciekawe czy wywali mi jeszcze jedną platformę i zostaną... Oj, Twitch Arielo niestety spadł. Mamy Adamka, Adamek też stały widz. Często na live'ach z nim gram, często go widzę na customach, więc Adamek tutaj... Adamek może tutaj zwyciężyć, bo dosyć dobry jest w te Fall Guysy, widzowie. Na customach. Zobaczymy zaraz jakie są też inne osoby. No i Adamka wyrzuciło, tak go pochwaliłem, że aż spadł. Jest Panterka, Panterki za bardzo nie kojarzę. Więc nowa tutaj osoba. Albo może była na customach, ale rzadko kiedy dochodziła wysoko. Szymili przed chwilą odpadł, który wcześniej też daleko zaszedł. No i zobaczymy co tutaj się stanie. Panterka jeszcze żyje. Nie wiem, odpadł, nie wiem, nie kojarzę za bardzo akurat. Dobra, przyspiesza to coraz bardziej, zaraz będzie więcej osób odpadać. Oj, tutaj ten puszenikorn chyba spadnie zaraz, czy nie? Nie, jeszcze przeżył, dobra, 5 osób, nie, 6 osób zostało, dobra. 6 osób cały czas jest, moi drodzy. Panterka, panterka żyje, tata kura niestety spadł, okej. No i zobaczmy co się tutaj stanie, chyba zaraz ktoś zleci, tak mi się wydaje, bo już ich tak miota, że na pewno zaraz zlecam. Ale dobra, jest panterka, oprócz panterki mamy... Mymka, Mymek też ostatnio był wysoko, grał chyba skinem Frytką, coś takiego. No i został w sumie Mymek, Panterka i Asian Antater 490, który zleciał, więc jest finał pomiędzy Mymkiem a Panterką, moi drodzy. Mymek z Panterką, zobaczymy kto zwycięży i zwycięża Mymek! Mymek z takim znaczkiem chińskim, nie wiem czy uda mi się go znaleźć, ale postaram się go dodać. Melonik właśnie przyjął moje zaproszenie, więc zarąbiście, gierkę mi przez chwilę zbugowało. Ale lecimy, Mymek i taki chiński znaczek. No dobra, spróbuję go znaleźć, jeżeli nie to go dodam na live'ie. Więc lecimy go dodać i zaraz lecimy z ostatnią, trzecią rundą. Zaraz, moi drodzy, wszystko się okaże. Jeżeli, moi drodzy, też kupujecie coś w sklepie Fall Guys za pieniądze, no to tam, jak już wybierzecie sobie jakiś pakiet czy coś, albo showbox jak kupujecie, to jest możliwość wpisania kodu po prawej stronie. To możecie wpisać mój kod panda444. Nie ma jeszcze kodów twórcy w Fall Guysie, tak jak w Fortnite jest, ale jest kod twórcy w taki sposób, że jak kupujecie coś za pieniądze, to można wpisywać. Dlatego wpisujcie mój kod panda444. A jeżeli gracie w Fortnite, to też możecie wpisać kod panda444. Po prostu w każdej grze Fortnite, znaczy każdej grze Epic Gamesa możecie wpisywać mój kodzik panda444. Dobra, lecimy. Zobaczymy co z tego wyjdzie, na razie nie laguje, więc jest bardzo dobrze, może uda mi się zajść nawet daleko w taki sposób, jeżeli nie będzie lagowało. Dobra, przyspieszać to, zarąbiście, jest dobrze widzowie, cyk, pięknie, przeskakujemy, ja spróbuję kogoś chwycić sobie, okej, chwyciłem i chyba spadnę, dobra, nie, przeskoczyłem na szczęście, dobra, zarąbiście, nie wiem czy kogoś zrzuciłem, o kurde, telepie się to, miałem powiedzieć, ładuje wytyfy, dobra, chwytamy typa, no niestety nie udało mi się zrzucić, o nie! Nie. Dobra, żyję. Co jest w ogóle? Ile osób jest teraz? To jest jakiś najbardziej powalony custom z wszystkich póki co. Patrzcie, 50 osób jest ponad jeszcze. Ale szmul chwycił mnie, ale nie, na szczęście nie spadłem, bo tu jest tyle ludzi, że w sumie nawet jak kogoś chwycisz, to cię inni blokują i wstajesz po chwili. Więc o tyle spoko. Dobra, ja nadal żyję. 14 osób, moi drodzy, więc jest grubo. Co to jest za emotka w ogóle? To chyba Adamek wali tą emotkę. Więc nieźle. Dobra, przeżyłem. Dawaj, wstawaj. Pięknie, przeskakuj to, bardzo ładnie. Cyk, pięknie, nadal żyje, jest dobrze. Top 22, okej, 23, nie! Chwycił mnie jakiś szmul! Nie, no ktoś mnie zrzucił, widzowie, najgorzej. Oj, odpadło więcej osób teraz.
Ale zobaczcie, mamy jeszcze połowę osób. Połowa osób nadal jest w gierce, 30 osób na dwóch platformach na Jump Showdownie, więc jest grubo. Oj, chyba zrzuci teraz parę. Tak jest, 32 osoby zostały. No proszę tutaj przyspieszać, to zobaczymy. O, jest Mistrzunio. Mistrzunio też często z nim gram duo na live'ach albo customy, więc Mistrzunio też tutaj stały widz, można powiedzieć. Dobra, 37 osób odpadło, 38, 39, więc coraz więcej. Oj, myślałem, że tutaj Mistrzunio zleci, a jednak udało mu się. 40 osób odpadło, więc już top 20. Mistrzunio zleciał. D-Rex jest teraz, okej. Zobaczymy, jak sobie poradzi D-Rex. Będziemy go spektatować póki co. No chyba, że odpadnie, to sobie zmienimy na kogoś innego. 44 osoby odpadły, więc coraz więcej osób odpada. 45 już, została top 15 w sumie. Zaraz zobaczymy, jak to się skończy. Oj, zbugowało chwilę gierkę znowu. Dobra, jest okej. D-Rex nadal żyje. 49 osób odpadło, więc finałowa dziesiątka już można powiedzieć. Jedenastka bardziej, ale no, 10 osób jeszcze musi odpaść. Okej, finałowa dziesiątka, już nawet dziewiątka, więc ładnie im tutaj idzie. D-Rex, jaki spocony. Oj, chyba zleci, a jednak nie, powstała. Myślałem, że już zleci, więc gratulacje dla niego. Czy uda mu się to jeszcze wygrać? Spocony jest dosyć, więc może być ciekawie. Dobra, oj, tutaj było blisko, ale na szczęście wstał. Mamy tam kogoś ze skinem Champa. Zaraz zobaczymy, kto tu jest. Jest Tomek, to jest Tomek? Tak, to jest Tomek, dobra. Więc mamy Tomka, mamy jeszcze Foroko. Mamy, moi drodzy, Pieska, Mateusza i Krichulewy. Okej, okay. Piesek spadł, więc została już tylko reszta. Kolejne osoby spadły, D-Rex spadł. Został, moi drodzy, Krichulewy, Tomek i Foroko. Zobaczymy, który z nich zwycięży. Więc mamy ostatnią trójkę. Który z nich wygra i którego dodam do znajomych? Krichulewego chyba mam w znajomych, ale nie jestem pewien. Ale reszty na pewno nie mam. Więc zobaczymy. Oj, tutaj Foroko niestety spadł. Mamy finałową dwójkę. Tomek przeciwko Krichulewy. Który z nich, moi drodzy, zwycięży na tym Jump Showdownie, gdzie było 60 osób. Może być ciekawie, może jeden drugiego chwyci, jeden drugiego pociągnie. Zaraz zobaczymy, jak to rozegrają. Niestety nie, wolą grać bezpiecznie, podskakiwać i może któryś z nich się pomyli. Zobaczymy, ile to będzie trwało. I Krichulewy, moi drodzy, zwycięża, więc gratulacje, Krichulewy. Wygrywasz tego ostatniego customa na dzisiejszym odcinku. Spróbuję cię za chwilę dodać, zobaczymy, czy mi się uda. Znowu gra się oczywiście zbugowała, więc gratulacje dla ciebie, stary. No i moi drodzy, spróbujemy go za chwilę dodać, jeżeli mi się uda, no to go dodam, ale wiem, że jest szansa, że go mam w znajomych, bo wydaje mi się, że go mam, ale zaraz zobaczymy, bo możliwe, że coś pomieszałem. Dobra, cyk, zaraz zobaczymy, Krichulewy, czy mogę go dodać? Ja go mam w znajomych? Tak, mam go w znajomych. Dobra, więc gratulacje, Krichulewy, dla ciebie, moi drodzy. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, rzućcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wpisujcie kod PANDA444 w każdej grze Epic Games, Fortnite, Fall Guysie, jak kupujecie pakiety. Niestety wam nie mogę pokazać, jak to zrobić. Musiałbym dać wam przechwytywanie ekranu bardziej, ale jak klikacie na Showboxy, no to wam się pojawi okienko wybierania płatności, macie kartą, PaySafeCardem i tak dalej. I po prawej stronie na dole będzie pisało Enter Creator Tag, czy coś takiego. Więc tam wpisujecie kod PANDA444. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć!